Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 85 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, kiedy pracownicy powinni wrócić do pracy stacjonarnej według zarządów firm. Prawie 3 miesiące temu robiąc podsumowanie po dwóch miesiącach pracy zdalnej w trybie awaryjnym Zadałem pytanie kilku firmom na temat tego, jak oni sobie wyobrażają swoją pracę stacjonarną po zakończeniu pandemii. W odcinku 44 zebrałem kilkadziesiąt opinii firm globalnych, które pojawiły się na przestrzeni kilku tygodni. I te firmy również mówiły, że część wróci w okolicach wakacji tego roku, część mówiły, że wrócą pod koniec tego roku, część powiedziały, że praca zdalna pozostanie z nimi już na zawsze. Co się wydarzyło przez te ostatnie tygodnie i miesiące? Wczoraj Google, a właściwie Alphabet czyli spółka, y, która jest właścicielem Google'a powiedziała, że wszystkie jej spółki portfelowe, w tym także Google, Czyli ponad 200 tysięcy pracowników i kontraktorów wróci do pracy do swoich biur najwcześniej w czerwcu, lipcu przyszłego roku. W poprzednim zestawieniu Google mówiło, że pracownicy wrócą do biur do końca tego roku, czyli jednak groźba pandemii i to, co się dzieje z koronawirusem dookoła nas, powoduje, że firma stała się bardziej ostrożna i przesunęła. Pojawienie się pracowników w biurach o pół roku. Ostatnio rozmawiałem też z partnerem zarządzającym jedną z większych kancelarii prawnych w Polsce. Tu dostałem z kolei informację, że pracownicy bardzo powoli wracają do biura. W większości biuro pracuje zdalnie. Oczywiście, Pracownicy i klienci czasami się w tym biurze pojawiają, jednak firma zastanawia się nad tym, jak wpleść pracę zdalną na stałe. Nie podjęli jeszcze żadnych kroków w tym kierunku, natomiast dostrzegają czy zauważają taki moment, że wszystko działa, chociaż jest to działanie tylko na trójkę z plusem, a chcieliby wrócić do poziomu, kiedy cała firma będzie działała na piątkę z plusem. Niedawno rozmawiałem też z kilkoma przedstawicielami firm z branży finansowej. Tutaj z jednej strony polskie zarządy zagranicznych korporacji mówią, że bardzo chętnie, bardzo szybko by wprowadziły pracę stacjonarną od nowa. Jednak pojawiają się głosy z zagranicy, głównie z central właśnie firm zagranicznych zlokalizowanych poza Polską, że nie ma co o tym myśleć, należy się nastawić na to, żeby firmy ubezpieczeniowe, jak i banki pracowały zdalnie tak długo, jak to jest możliwe, ponieważ nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość naszego gatunku właśnie związana z koronawirusem. To znaczy, czy my w ogóle będziemy mogli do tej pracy stacjonarnej wrócić bez wynalezienia szczepionki lub lekarstwa na tego wirusa. Także jak możecie zauważyć, firmy naprawdę przestawiają swoje myślenie na pracę zdalną. To, co wydawało się jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu bardzo tymczasowym rozwiązaniem, okazuje się, że pozostanie z nami na dłużej. Niektórzy, w tym także ja, mów mówią, że. To, co widzimy, to już jest nasza nowa normalność, że to, co było wcześniej, już do nas nie powróci, i musimy się przyzwyczaić i nauczyć żyć z taką pracą zdalną, jaką teraz obserwujemy. Ewentualnie możemy tylko poprawiać to, w jaki sposób będzie nam się pracowało, tak, żeby pracowało nam się wygodniej. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.